Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. No, z nami Tomasz Neugebauer, pomocnik Ruchu Chorzów po wygranym meczu. Patrzę po minie, no, myślałem, że będzie więcej uśmiechu na twojej twarzy. Nie, no na pewno się cieszymy, bo to bardzo ważne trzy punkty z bardzo dobrym rywalem. Masz jakieś już na gorąco opinie po tym spotkaniu? Coś mógłbyś nam powiedzieć jednym, dwoma zdaniami, jak to oceniasz z boiska? Nie, myślę, że na pewno było widać u nas charakter i to też było widać w innych meczach. Ale myślę, że przeanalizujemy te spotkanie i wyciągniemy wnioski. A pierwsza myśl, Tomek, po tej straconej bramce, trochę wartownie to Choinczenka strzeliła, trzeba przyznać, bo piłka się odbiła w zasadzie strzelcowi pod nogi, więc miał pustą bramkę przed sobą, trochę szczęścia Choinczenki, wasz pech, można było się trochę załamać, ale po was nie było widać załamania. Nie, no gdzieś tam po bramce dostaliśmy na samym początku, po bramce od razu chcieliśmy ruszyć i strzelić tą do nas pierwszą bramkę i nam się to udało, a potem myślę, że już kontrolowaliśmy spotkanie. No ta druga połowa i jej początek to chyba zdecydowanie dla was, pod wasze dyktando, tak pierwsze 15-20 minut, to był chyba taki najbardziej kluczowy moment, ta strzelona bramka przez Daniela, ona pozwoliła wam chyba to spotkanie wygrać, bo później już Choinczenka, wiem, że ciebie już do końca na boisku nie było, ale na pewno to śledziłeś, czułeś pewnie też, że naprawdę wiele nie brakowało, a tutaj mogłoby te punkty uciec. No na pewno gdzieś tam pod koniec Choinczenka musiała już wszystko rzucić na jedną kartę i mieli tę sytuację, bo gdzieś tam czy Bielu wybronił, czy jakieś rykoszety, to my się dobrze broniliśmy i do końca meczu został taki wynik i się bardzo z tego cieszymy. No, przyglądałem się twojej grze, widziałem masę odbiorów, dużo takich doskoków w tempo. Czujesz, że twoja forma rośnie, bo jesteś zadowolony ze swojego występu, bo myślę, że to był bardzo dobry występ, chyba twój najlepszy w tym sezonie. Nie chcę przesłodzić, ale myślę, że zasłużyłeś na brawa, no i też dodatkowo asysta przy tej zwycięskiej bramce, więc myślę, że możesz wrócić do domu i z takim poczuciem dobrze wykonanej roboty dzisiaj. Myślę, że gdzieś tam wiadomo, jakieś błędy popełniłem, bo gdzieś tam przypominam sobie, że jakieś straty takie bezsensowne i w środku pola, ale jestem zadowolony, najważniejsze, cała drużyna wygrała. No powiedz jeszcze tylko, ta twoja zmiana wynikała z decyzji trenera, czy coś się zadziało złego? Nie, jest wszystko w porządku, myślę, że to taktycznie. Czyli teraz do lodu, żeby trochę ochłodzić głowę i organizmy i w sobotę, następną sobotę mecz w Kaliszu. To jest taki moment sezonu, gdzie już chcielibyście z tym KKS-em grać nawet jutro, bo złapaliście teraz taki gaz po tym meczu? Myślę, że gaz na pewno, ale czy jutro, to nie jestem do końca przekonany. Myślę, że musimy odpocząć, był bardzo ciężki mecz i za tydzień widzimy się wszyscy w Kaliszu. No i dziękujemy bardzo.